Masz i ty sobie kartkę, połóż sobie kartkę tutaj, bo już wiesz, co tam masz. I teraz blisko mikrofonu i śpiewamy, dobra? Pracownia Motyla w podróży to jest pracownia muzyczna, pracownia muzyki eksperymentalnej, która dedykowana jest osobom niepełnosprawnym, osobom z niepełnosprawnością intelektualną. W tym roku pracę zaczęłam najpierw w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Suwałkach i tam pracowaliśmy od września przez cały rok, teraz do końca czerwca, przez cały rok szkolny. A druga grupa to jest środowiskowy dom samopomocy w Sejnach i z tą grupą pracuję od połowy lutego. Te grupy, obie grupy z taką niezwykłą łatwością wchodziły w improwizacje wokalne, eksperymentowanie głosem, wydawali niesamowite dźwięki z siebie, więc cała ta praca tak naprawdę od drugiego semestru tego roku poszła już w taką stronę improwizowania głosem, tworzenia jakichś takich utworów choralnych albo tworzenia kompozycji, które były nagrywane i montowane z takich małych dźwięków, które nagrywaliśmy właśnie swoim głosem. Tak naprawdę tę całość, cały nasz występ ułożyliśmy na podstawie tych ćwiczeń, które robiliśmy, czyli po prostu te ćwiczenia, które mieliśmy wokalne, rozwijaliśmy do takiej formy performance'owej, którą mogliśmy pokazać w synagodze. Tyłem, 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 tyłem. Idziemy i tutaj już od razu szybko się cofniemy tak, żeby chłopcy do przodu, dobra? Myśmy się przemieszczali, bo zaczęliśmy od takiego kręgu, którym otoczyliśmy całą publiczność, wydawaliśmy różne dźwięki. To znaczy, to była improwizacja, ale taka ustalona. Już było wiadomo, kto którą częścią dyryguje, bo każda część była dyrygowana w jakiś sposób. Stwierdziliśmy, że to jest taki nasz pierwszy występ tutaj w Sejnach, więc chcemy się przywitać z publicznością, powiedzieć tej publiczności, kim jesteśmy, co robimy, co lubimy, żeby w ogóle się tak zapoznać i zapoznać z publicznością i powiedzieć, że tutaj jesteśmy i teraz tutaj działamy i tworzymy taką pracownię wspólnie. Dzisiejszy występ to właśnie otworzył dla mnie, pokazał, jaka ja jestem na co dzień po tym dzisiejszym występie. Jesteś inny, a na scenie jesteś inny, otwarty bardziej, taki szukasz tego kontaktu z innymi. Pokazujesz, co umiesz, czego nie umiesz, jaki jesteś. I to oświadcza o człowieku, jakim jest naprawdę. Finał w Suwałkach odbył się w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i to było takie wydarzenie podczas pikniku rodzinnego. Tam jest taki festiwal Pasja i Talent, gdzie uczniowie szkoły mogą się zgłosić, żeby zaprezentować swoje talenty. Pomysł wyszedł tak naprawdę od jednego z uczestników, że to powinno dotyczyć dżungli, to powinno opowiadać o dżungli. I okazało się, że wszyscy mają świetne pomysły, jeśli chodzi o to, jakie dźwięki w tej dżungli się znajdują, jakie zwierzęta wydobywają te dźwięki. Więc nagraliśmy, każdy reprezentował jakieś zwierzę. Z Mikołajem Polem stworzyliśmy na szybko studio nagraniowe tam u nich na miejscu w szkole i każdy z uczestników nagrał taki mały fragment muzyczny. To wszystko później zostało zmontowane w jedną ścieżkę dźwiękową, która tak naprawdę stała się piosenką. I do współpracy jeszcze tutaj dołączyła Dorota Jaczewska.
która prowadzi pracownię plastyczną i stworzyła dla nas takie ogromne kształty zwierząt i uczestnicy pracowni motyla z tymi zwierzątkami się poruszali i stworzyliśmy taką choreografię. Oba występy w Sejnach i w Suwałkach podsumowały rok pracy pracowni motyla w podróży. Oczywiście na tym nie kończy się nasza wspólna przygoda. Mamy wiele planów i pomysłów na dalsze działania. Myślę, że każdy z nas jest podekscytowany i czeka na dalszą pracę po wakacyjnej przerwie.